ważne dla mnie. W trakcie, gdy wy oglądaliście retransmisję, ja dostałem prywatną wiadomość. Wiadomość, która jest wiadomością smutną, dlatego że napisała do mnie pani, której chłopak, mąż, tego niestety nie jestem w stanie określić, który jest naszym wiernym fanem, który nas w tej chwili ogląda. Pozdrawiam cię serdecznie, Michale, bo wiem, że gdzieś tam w Szwajcarii jesteś i nas oglądasz w tej chwili. Uległ niedawno wypadkowi, to jest dokładnie 8 marca. Mój drogi, życzę ci ogromu wiary. Życzę ci tego, żebyś nie załamywał się i przede wszystkim tego, abyś walczył o siebie i o lepsze jutro. Historia zna wiele przypadków ludzi, którzy nawet po największych kontuzjach wychodzili na prostą. Mam nadzieję, że dasz z siebie wszystko, bo chciałbym zobaczyć cię osobiście na Życiu Bez Ograniczeń. Przesyłam moc, ogrom wiary, energii, Michale, i uwierz mi, że w życiu naprawdę wszystko jest możliwe. Moi drodzy, powolutku dobiega końca nasza retransmisja. Raz jeszcze...